Cześć, siemaneczko, piąteczka i żółwior. Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z tytułu Młody na roli. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie tutaj... chciałbym wam pokazać, jakie tutaj... Wezwałem ekipę fachową. Oczywiście przebudowali mi tutaj gospodarkę. Bo stwierdzili, że ta, która jest, nie jest pod te maszyny, nie. Pod te maszyny. Także stwierdziliśmy, że w sumie dobra, wezmę kredyt, wziąłem milion. Muszę częściowo oddać, ale co do tego jeszcze doszło, moi drodzy, nie powiem wam tak. Piękna wiatka, na kombajn oczywiście. Kombajnik, o, tu coś się mu stało. Jakoś tak on dziwnie stoi, no nie wiem, chyba do naprawy będzie musiał iść. Więc tak, mamy oczywiście tak, jedną wiatkę na kombajn, oczywiście tam z tyłu też będą wkładane rzeczy, czyli typu big bagi i tego typu rzeczy. Trzy tutaj miejsca na John Deere'a Ursusa w przyszłości, trzeci nabytek, który jeszcze nie wiem jaki będzie, mam dwie propozycje od firmy. Oczywiście te propozycje też będą na kolejnym moi drodzy, na kolejnym vlogu, więc mam nadzieję, że się wam to spodoba. I oczywiście co? Duża, przede wszystkim przestronna brama garażowa na nasze tutaj rzeczy. Tak, co do terenu, widzicie, że tutaj muszę sam osobiście tu powykaszać. Tak, więc no tak to jest, no. Pola, jak po to pola, trzeba będzie tutaj, widzę, że oho, na wieś nawet. Czyli dzisiaj będzie akcja obornicza, widzę, że jest pięknie, 13,5 tysiąca. Mamy lipiec, to już jest, wiecie, pora mocnych koszeń. Oczywiście żartuję. Ale co wam powiem, moją niespodziankę, bo jak już mówię, biorę, cicho. No. Usiu, proszę usiąść tam. Przepraszam was za moje dziecko. Nie, bo ty rozmawiasz. Okej, okay, jestem. Przepraszam was za moje dziecko. Mam oczywiście tak. Drewno, które się udało nam odzyskać. Bo niestety przy stawianiu trzeba było wyciąć tutaj to drzewo, które tutaj rosło. I tutaj takie jedno mniejsze. To do tutaj terenu będę musiał sobie sam to wszystko poogarniać, ale to spokojnie, z przyszłością. Mamy milion, moi drodzy. Przede wszystkim chciałbym w tym odcinku kupić, znaczy może nie kupić, tylko musimy wziąć przede wszystkim na rozsiewacz. Jest tutaj. Oczywiście mamy malutko tutaj na spysku, ale może nam wystarczy. Także sobie wjeżdżamy. W razie czego jak nie, no to mamy tutaj daleko chłopaków. I oni też przyjadą. Tutaj też mamy mało. Okej. Ale myślę, że będzie trzeba wykonać telefon. Do chłopaków, ponieważ 3000, myślę, że nam, może na to jedno, na to pole by nam wystarczyło. Zobaczymy.
I kury, moi drodzy, zapominam już któryś raz z kolei, to są nasze kurki i one nie mają w ogóle jedzenia. To jest coś, co ja bardzo zaniedbuję. Ponieważ my, jak dobrze wiemy, o, nie mogę wam pokazać, bo tutaj oczywiście, ale to zaraz wam pokażę. Tak naprawdę. Skoro wziąłem kredyt, mówię, no to mówię tak. Jeżeli mam wziąć kredyt, no to też bym chciał mieć owoce, warzywa, jakieś przeróbstwo, nie? Jakąś fabrykę, żeby gdzieś można to było eksportować, komuś to można było sprzedawać i tak dalej, tak? No i wpadłem na tak mega genialny pomysł, jakiego się jeszcze nie domyśliłem, że tak powiedzieć. Czyli mianowicie szklarnie. To kurde, bardzo nieoszczędnie robię. Rzucam to na ten nawóz, ale dobra, trudno. Powinien nam wystarczyć szklarnie. Ktoś zapyta, o, to jest mało rentowne, bo to nie ma gdzie, bo to nie ma co, jak, tak dalej. A ja wam powiem, że dla samego tego, żeby to trzymać w hali, to jest opłacalny interes. Bo za samo to, ile to będzie kosztować wszystko. Tak naprawdę to ja już mam dwie bańki. Nie, przepraszam. 500, 700, no około, ja wiem, około miliona już do oddania, już kredytu. Zostało nam jeszcze 697 tysięcy, no bo dobraliśmy teraz 700, 800 tysięcy, tak? Wziąłem kredyt, ale to jest kredyt, który nie jest tutaj stąd z banku, tylko przez osobę, która udziela prywatnie kredytu, tak? Więc wziąłem taki kredyt, ponieważ, no, jak dobrze wiemy, benzyna mi się kończy, a czy może nie to, że się kończy, ale ponieważ tutaj mamy dużo, dużo, naprawdę dużo roboty, w tym sezonie mamy dużo roboty, to jest mega dużo pracy. I wiecie dobrze o tym, jak praca wygląda. Dobra. Tak, więc zainwestowałem w 6 bodajże. 6, tak. Zaraz wam pokażę. 6, zainwestowałem w 6 dokładnie. I dzisiaj też z nimi się zajmiemy, tak naprawdę, bo głównie chciałem odcinek zrobić właśnie z nimi, ale że niestety nam weszło opryski i nawożenie, no to musimy to wykonać, żeby mieć jak największą ilość plonu. Ale to nie jest, to i tak wam pokażę zaraz nasze, Boże, zapomniałem, nasze farzywko, no, szklarnie, o, nie są jakoś, to, powiem tak, materiały to są z odzysku ze starej szopy, którą miałem, odzyskałem częściowo, wykosiłem plac, roundupem przeleciałem, tak żeby tam nic nie ten. Myślę, że... Dobra, tutaj myślę, że możemy puścić pracownika na następne pola. Tak, aby tutaj nam... Chyba tutaj będzie git, nie? Tu chyba powinno być git. Zaraz sprawdzimy. Dobra. I puszczamy w tym momencie pracownika, a ja wam tutaj muszę wyjechać. Aha. Oczywiście musimy jechać przede wszystkim i tak po
butel z wodą, znaczy po butel z wodą, co jak gadam. Po. Jak to się nazywa? Wody asenizacyjne? Nie. To będzie z uprawami. Nie, nie, nie. Chciałem tego. Rozrzutnik obornika. Skiwacze, rozsiewacze. Tu chyba, w zwierzętach będzie. Mam 7000, 8000, 32000, 10000 i to chyba jest 1000. A tu 6500, 2, 7. Dobra, wybierzemy sobie. Czekajcie, a dobrze, wybierzemy sobie tą skinkę. Oczywiście trzeba będzie pojechać po nią po. Na sklep i też to uczynimy, ale przede wszystkim, bo chciałem jeszcze zrobić tutaj hydrant, zbiorniki, narzędzia, karszera postawić, to jest to, co w tym odcinku jest u mnie priorytetem, czyli tutaj karszer, może nie tutaj w sumie, bo to tak dupy trochę. Czekajcie, sprzedaj, tak. Jeszcze raz, postawmy sobie. A niech będzie ten. No, chyba mi tutaj nie ukradną nigdzie, nie? Jak tu go tutaj stawię. O. Jakieś takie firmy. I teraz tak. O, właśnie to. Właśnie to. Tutaj. Tutaj postawimy sobie. Bo chociaż szczerze niepotrzebnie go tutaj stawiam. Bo on mi tu nie będzie potrzebny. On mi będzie potrzebny tutaj. Tu. Gdzie są zagrody, zbiornik. Ja myślę, żeby zbiornik sobie tu postawić. Tutaj, o, ale nie, bo tutaj nie będę mógł wjechać, czyli po prostu tutaj go stawimy, o. I w tym momencie sobie teraz lecimy po naszą szczepę, skinkę. No i oczywiście musimy zamówić chłopaków z wapnem. Z wapnem, to jest raz. Dwa. O Jezu, to będzie mega załadunek nas czekał. Bo. No tak. O panie. Ja nie wiem, czy ja to muszę teraz zakupy zrobić. A, właśnie. Spłaćmy od razu kredyt, który mamy. 90 tysięcy mieliśmy. Dobra. Mamy kredyt na czysto. Zostało nam prywatnej pożyczki 500, 800 tysięcy do spłacenia, tak naprawdę. Dobrze, rozumiem. Nie wiem, ile tak naprawdę potrzebuję. To nasze skina. Ale myślę, że. Właśnie, bo są jeszcze. Dwie? Nie jedno. Dwie. Okej, tu sobie wziąłem sieć. Dwie palety. Ziarna.
Ja sobie zjadam chipsy. Ja widzę, że pracownik zakończył. Zaraz zobaczymy. Jak zakończył tą pracę? Okej, okay, zobaczymy. 4746. Pole nawiezione. A, bo my 72 jeszcze nie mamy. Ty. A, pytanie właśnie. Całe to pole w 100%? Tak. No i zajebiście. Co mam? 2300? Jeszcze musimy jedno pole obstroczyć. Oj, 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 oj. Nie widzieliście tego? I to jest ta pole chyba, tak? Tak. A nie, to też jest 100%. No i dobra, mamy wszystko. W takim razie. Ziemniaki. To jest plan na przyszłość, który chciałbym wykonać. Przede wszystkim mamy tutaj do... teraz będzie więcej akcji, ponieważ wchodzą nam warzywka. Się śmiałem. Kury deszcz jest do psiania. Przecież. Czekajcie, bo ty widzę, że trzeba zrobić. Chyba powinno być ok, nie? Tu jest ok. Tutaj trzeba wiadomo, no, poprawić delikatnie. Tutaj wszystkie, no tutaj racja to jest ok, widzę. Tu troszeczkę. O. A, no i tak, właśnie całym. Misiu! Teraz tak. Chciałem wam pokazać właśnie.
Czyli się tutaj zawodem będziemy płacić, ale mniejsza z tym, co. Głównie to, co chcę wam pokazać. To. Oddzieliłem siatką sobie ten kawałek. I z tego, co mi się udało uzyskać, wybudowałem 6 domków. Jak sami widzicie, piękne, piękne domki. Tą belkę słomy trzeba stąd przerzucić. Bo ona tutaj. O! Nie jest nam potrzebna. No i moi drodzy, co? Trochę jeszcze desek i tych kątówek zostało, oczywiście. Teraz tak. Uruchamiamy produkcję. Po tej stronie mamy 3 domki i 3 po prawej, po lewej mojej teraz, tak? Czyli tu uruchamiamy pomidor raz. Tutaj uruchamiamy sałatę raz. I tutaj uruchamiamy truskawki. Nie, pomidory. Dwa pomidory, jedna sałata. I teraz tak. Żeby było wszystkiego po dwa, to i tutaj uruchomimy poczekajcie, sałata raz, pomidor raz i pomidor dwa, czyli tutaj trzeba uruchomić sałatę, dwa i dwie truskawki. Mam nadzieję, że to też mi troszeczkę przyjmie. Włącz, truskawki, włącz i truskawki, włącz. A nie, bo tu nie może robić mi dwóch, tak? Nie może mi robić, to wyłącz. No i super. I teraz tak. Najcięższym chyba moim zdaniem będzie tutaj podlewanie tego, ale chyba nie powinno być. Teraz się zastanawiam, rozpocznij wyładunek i pytanie, ile nam zejdzie tej wody na podlanie tego. Ożeż ty. Nie gadaj. O, będzie grubo. Hu. Moi drodzy, to będzie gruba akcja. Na podlanie tego wszystkiego. No to będzie. No cóż, to będzie ciężko. Częściowo zrobię teraz, podczas odcinka, ale. Aj, aj, aj. To jak mówicie, że tutaj jest w ten sposób, to jest 14, to będzie ba, ile to potrzebuje? 12 do wytworzenia. No to tutaj będzie trzeba naprawdę cysternę, no, czyli widzę, że jednak tak jak myślałem, cysterna tutaj się obędzie 8 tysięcy, 32 tysiące. Tu trzeba będzie wjechać tirem. Dobra. W takim razie ja będę musiał zadzwonić do chłopaków. Damy na razie wszędzie po jednej, że tak powiem, beczce.
Wszędzie damy po jednej beczce. Żeby to... Żeby to też jedną beczkę miało wszędzie. No, to tutaj będzie. Ja już czuję, jak będę do chłopaków dzwonił odnośnie ziaren. Bo tu oprócz tego, że tutaj mamy ziarna, to mamy jeszcze tak, nawóz, który trzeba też spełnić. No i oczywiście ziarna. No to wam powiem tak, że tutaj ciężko będzie to ustalić, no ale nic, no. W tym odcinku mam to wszystko. Zróbmy sobie jeszcze jeden ten. Jeszcze jedną tą beczkę. Ja resztę robię poza odcinkiem. Bo no to jest. To jednak tej pracy wymaga. Beczka jest mała. Może mi się uda jakąś inną wymyśleć. Może jakąś inną mi się uda wymyśleć. Jeżeli mi się uda, bo tą sprzedam. A kupię nową. No jakąś używkę po prostu, nie? Dobra. No i co, ja wam dziękuję. Zostawcie łapkę, subskrypcję. I co? Do zobaczenia na następnym odcinku.